19-letnia nazistka z obozu Auschwitz, która organizowała orgie z więźniami, a potem wysyłała ich do komór gazowych. Irma Greze, zwana także Piękną Bestią, Hieną z Auschwitz i Aniołem Śmierci, to sadystyczna nimfomanka, która szczególną przyjemność czerpała z katowania więźniów, na przykład kobietom, które rodziły, związywała nogi i obserwowała ich agonię. Chodziła po obozie stresowanym, wygłodniałym psem oraz specjalnym, wysadzanym perłami pejczem, którym katowała swoje ofiary. Szczególnie lubiła młode, ładne dziewczęta. Biła i zmuszała je do seksu, a jej sadyzm budził strach w całym obozie. Jej kochankiem był sam Joseph Mengele, a ona sama w swoim pokoju posiadała lampę wykonaną z ludzkiej skóry. 22-letnia Irma po wojnie została skazana na śmierć poprzez powieszenie, a jej ostatnie słowo to wypowiedziane do kata Schnell, czyli z niemieckiego szybko.